Vlogmas dzień 11. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nowy dzień, nowe wyzwania. Idziemy do pracy. Mam 30-28 minut do wyjścia. Szykujemy się. Zaczekajcie, pobiegnę szybko po szczotkę. To był bieg w wersji slow, ale to nic. Więc na szybko się wyszykuję. Nie rozczesuję jakoś super bardzo dokładnie włosów, ponieważ nie chcę utracić wszystkich fal. I dzisiaj tylko będę tak poprawiać na szybko moją fryzurę, a nie zaczynać ją od zera. Więc jak widać, przedziałek już mi się tam zrobił, gdzie był wczoraj, sam z siebie. Co tam, Milko? Chcesz się pokazać światu? Czekamy, aż się rozgrzeje kamera, a w tym czasie, ponieważ idziemy dzisiaj do pracy, poszukam pytania dnia. Przepraszam, to by zabrzmiało dziwnie, ale coś mi w gardle stanęło. Jak wracasz do Polski, to znaczy, że chcesz zrezygnować z pracy w USA. No więc ja już niejednokrotnie podpowiadałam Wam, że ta praca raczej nie jest na stałe, tą, którą mam teraz. Bardziej na start, na rozwój, na to, żebym miała coś wpisać do mojego CV. To jest moja pierwsza taka naprawdę normalna praca. Na pełny etat i tak dalej. Więc wcześniej oczywiście pracowałam, ale bardziej takie dorywcze sprawy. Nie miałam jak, no bo to studia i tak dalej. Chociaż nie, nie powinnam mówić nie miałam jak, bo mam koleżankę, która na Politechnice Wrocławskiej na dwóch kierunkach miała pełnoetatową pracę, więc da się. Ja po prostu przez to, że non-stop wyjeżdżałam do Rasela, musiałam mieć taką pracę, która by była do mnie dostosowana i która by mi pozwoliła w dowolnym momencie po prostu powiedzieć okej, to ja wyjeżdżam. Więc dlatego to jest pierwsza praca, która po prostu jest normalną pracą na umowę, że mam wolne dni płatne i tak dalej, i tak dalej. I to jest firma, która jest bardzo przyjazna pracownikom. Russell na przykład po kilku latach niepracowania dla firmy wrócił i pracował z nami na Święto Dziękczynienia. Sprawdziliśmy w systemie i ma najstarszy numer pracownika, bo ten numer pracownika jest przypisany, tak powiedzmy, dożywotnie. No jeżeli ktoś po prostu wróci do tej pracy, to otrzymuje ten sam numer, który miał. Więc jeżeli bym kiedyś chciała wrócić do tej pracy, jeżeli na przykład Russell skończy armię i nie będziemy mogli znaleźć innej pracy, to obydwoje też możemy do niej wrócić. Po prostu drzwi są zawsze otwarte. Więc to jest spoko. Ale to nie jest praca, którą raczej bym chciała wykonywać dożywotnie. Gdyby tak było, to bym na przykład nie myślała o swoim rozwoju, o szkołach, o karierze, o studiach, powiedzmy, jakiejś tam przyszłości. I nie chcę też wiązać siebie w jakiekolwiek obietnice, nie chcę mówić, jak długo tam będę pracować. Na początku miałam w planach przepracować 6 miesięcy i rzucić. Później stwierdziłam, że nie zostawię ich w krytycznym momencie, a później okazało się, że mam wszystkie niedziele wolne i tak naprawdę już mi się nie śpieszy, żeby tą pracę rzucać. Więc nigdy nie wiadomo. Po prostu mam takie wrażenie, że jeżeli ciężko nad czymś pracujecie i dajecie z siebie wszystko, to życie Wam wynagradza i samo jakoś układa takie scenariusze, że to, co się dzieje, ma sens. Szczerze mówiąc, nie wiem, ponieważ też moi rodzice do nas przylecą na wiosnę i wtedy nie wyobrażam sobie pracować, no bo to by nie miało sensu. Z drugiej strony od nowego roku będę mieć 18 dni wolnego, płatnego, więc może udałoby mi się po prostu wziąć dłuższy urlop, jak oni przyjadą i się nie martwić pracą, bo mamy teraz 4 menadżerów, więc a może ktoś odejdzie do tego czasu, więc nie ma co planować. Może to ja odejdę. Myślę, że to jest takie błędne koło, jeżeli robimy plany na przyszłość, bo nie wiemy, jak ta przyszłość się zmieni. Możemy sobie założyć jakieś tam główne rzeczy. No na zasadzie my wiemy, że Russell odchodzi z armii, bo kończy mu się po prostu kontrakt. I jeżeli coś strasznego się nie wydarzy i nie będziemy po prostu zobowiązani, żeby ten kontrakt przedłużyć, to my na pewno z tej armii odejdziemy. Niestety co jakiś czas są odmowy, że po prostu ktoś składa wymówienie, a tego wymówienia też nie przyjmują, więc równie dobrze może być tak.
wtedy no to myślę, że pełna załamka i z mojej, i z jego strony. Ale dlatego właśnie nie ma też co przesadnie planować. Robię jeszcze kilka pasemek z tyłu i zaraz będzie gotowe. Zaczęłam robić włosy o 11.02, a jest 11.08, więc jak widać mi to idzie po prostu szybko. Ja nie lubię spędzać dużo czasu na szykowaniu się. Męczy mnie to, nie sprawia mi to jakoś mega dużo przyjemności. A one i tak się rozpadną, będą i tak bardziej naturalne, nie takie makarony, więc nie ma co tutaj się nad tym spinać. Dzisiaj Rasa też ma ostatni dzień wolnego, jutro wraca do pracy, ale też tylko na kilka dni. Grudzień akurat mu się udał, ale potem od stycznia właśnie będzie miał wiele szkoleń, więc... Coś za coś. Ojej, włos mi wszedł do oka. I uciekam, bo mnie tutaj słońce razi, więc idziemy, mam jeszcze 20 minut. Spędzę ten czas z Raselem. Słyszę, że szykuję sobie śniadanie. Ja już jestem po, ale jak ja się szykuję, to mam konkretną rutynę. On rano wstaje, nigdy nie jest głodny. Więc chociaż teraz będziemy mogli spędzić te chwile razem, a jeszcze Wam pokażę, jak kończę moje włosy. I voilà! Gotowa. Wyjechałam odrobinę wcześniej do pracy i powiem Wam szczerze, że nie umiem czasem wycyrkulować, o której godzinie powinnam wyjechać. Czasem po prostu wyjadę 5 minut później i się spóźniam, a dzisiaj wyjechałam 5 minut wcześniej i jestem 15 minut przed czasem, więc no wiadomo, korek codziennie troszeczkę inaczej się układa i inaczej to wygląda ze względu na wypadki, ale najważniejsze, że jestem. Teraz już, zanim ustawiłam kamerę, wyciągnęłam parę rzeczy i tak dalej, jest za 10, więc się zbieramy i uciekamy do pracy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie, bo widzę, że parking nie jest aż tak zapełniony, więc może nie będzie aż tak dużo klientów, a ja też lubię takie dni, ponieważ wtedy mamy czas zregenerować siły, naprawić sklep po weekendzie, bo jest zawsze dużo więcej pracy. No i takie dni właśnie, że jest trochę spokojniej, że możemy zająć się sprawami papierkowymi, zorganizować się lepiej i tak dalej. Naprawdę od czasu do czasu się przydają i są bardzo, bardzo potrzebne. Więc pakujemy komputer. Ledwo się mieści, ale to nic i uciekamy do pracy. Mojego veggie wrapa. Nie da się zamówić go tak normalnie, tylko daję wrapa z kurczakiem i zamieniam w notatkach, dodaję informację, żeby było bez mięsa. I frytki.